Go Buster! Buster i przyjaciele spędzają dzień na plaży. Wspaniałe jednodniowe wakacje. Wow, morze wygląda cudownie. W wodzie chyba coś jest. Ojej, to rekin! Buster bardzo się przestraszył. Ups, ostrożnie, Iggy. Autobus mama ucięła sobie drzemkę na plaży. Buster próbuje opowiedzieć, co widział. To coś miało przerażające płetwy i wyskoczyło z wody. To był rekin. Mama nie widzi w wodzie nic podejrzanego. Nie martw się, Busterze, wszystko jest w porządku. Mama wraca do swojej drzemki. Ale Buster ciągle się boi. Ciekawe, czy rekin wciąż tam jest. Ojej! To on! Ups! Znowu to samo. Buster jest przerażony, ale chce pokonać swój strach. Postanawia wrócić nad wodę. Rekin wciąż tu jest. Ale chwileczkę. Chyba coś mu dolega. Rusza mu się ząb. To dlatego wynurzał się z wody i skakał. Rekinie, nic się nie martw. Buster ci pomoże. Próbuje zwrócić na siebie uwagę mamy. Udało mu się ją obudzić. Mama chwyta swoją torbę weterynarza i rusza na ratunek. Chlap! Pycha! Autobus mama usuwa luźny ząb rekina. I po kłopocie. Hurra! Rekin czuje się znacznie lepiej. Świetnie się spisałeś, Busterze. Buster chce pokazać ząb rekina swoim przyjaciołom. Cześć, Busterze. Co to jest? Piłka do nogi? Spójrz, Busterze. Twoi przyjaciele zebrali się, żeby rozegrać dziś mecz piłki nożnej. Potrzebują jeszcze jednego zawodnika. Dalej, Busterze. To będzie świetna zabawa. Piłka w grze. Ach, był zbyt wolny, Busterze. Betoniarka CJ strzela na bramkę. Czy Jeep Jessie obroni gola? Dalej, Jessie, dasz radę. Och, prawie się udało, ale... Gol! Niezły strzał, CJ. Świetne uderzenie główką, Busterze. Co za wykop, Scout. Digger wspaniale zablokował. Haha, Scout odebrała piłkę Diggerowi. Scout zmierza prosto do bramki. Dalej, Scout. Nikt jej nie wykiwa. Gol! Tak trzymaj, Scout. Jessie podaje do Scout. Scout wybija z pierwszej piłki. Świetny wykop, Diggerze. Wprost do bandita. Oj, bandicie, zagrałeś trochę za ostro. Może tym razem Jessie uda się obronić? O nie, Jessie zmiażdżyła piłkę. Czy to oznacza koniec meczu? O, całe szczęście. Otis ma zapasową piłkę. Mecz został wznowiony. Atmosfera się podgrzewa. Buster zmierza prosto do bramki. O nie, autobus bandit popchnął Bustera. To był faul. Robin dobrze dziś sędziuje. Bandit otrzymał czerwoną kartkę i musi zejść z boiska. Tak właśnie kończy się zbyt ostra gra. Buster będzie wykonywał rzut karny. Daj z siebie wszystko, Busterze! Gol! Busterze, udało się! Wygraliście mecz i otrzymaliście bardzo ładny puchar. To była świetna zabawa. Buster wyrusza do szkoły. Poczekaj, Busterze. Pamiętasz, że dzisiaj w szkole będą robione zdjęcia? Trzeba cię jeszcze troszkę wypolerować. Do zobaczenia, mamo. Zobaczcie, traktor Terry będzie robił klasowe zdjęcia. Jako pierwsi fotografują się Bandit i Ash. Proszę o uśmiech. Przyszła kolejna Bustera. Buster chce zrobić zdjęcie w ruchu. O rety! Buster wpadł w poślizg. Scout, uważaj!
O nie, co się stało? Nauczyciel podaje Busterowi lusterko. Busterowi wypadł przedni ząb. O nie. Teraz Buster wstydzi się pozować do zdjęcia. Nic się nie martw, Busterze. Możesz zrobić zdjęcie kiedy indziej. Busterowi jest naprawdę przykro, że ominęły go klasowe zdjęcia. Autobus mama przyjechała odebrać go ze szkoły. A teraz jadą prosto do dentysty. Trzeba sprawdzić, czy z zębami Bustera jest wszystko w porządku. Tak jest. Buster trochę się boi. Busterze, nic się nie przejmuj. Ambulans Amber zaraz obejrzy twój ząb. Trzeba usiąść na specjalnym dentystycznym krześle. Wow, wygląda na świetną zabawę. A teraz pora sprawdzić ten ząb. Nie martw się, Busterze. Nie masz się czego bać. Najpierw Amber obejrzy ząb, korzystając z malutkiego lusterka. Otwórz buzię, Busterze. Powiedz a. A co to takiego? Amber wyświetli Busterowi filmik. Ten autobus wygląda zupełnie jak Buster. Jemu też wypadł ząb. Ale nie ma powodów do zmartwienia. W to miejsce wyrośnie nowy. Przez jakiś czas będzie szczerba, ale wkrótce pojawi się całkiem nowy ząb. Więc naprawdę nie ma się czego wstydzić. Wspaniale, Busterze. Byłeś naprawdę dzielny. Buster wraca do szkoły i jest gotów zapozować do zdjęcia. Stań razem, Busterze. Uśmiech! Buster jest dzisiaj w domu taty. O, zobaczcie! To autobus tata. Buster wraca jutro do szkoły. Na pewno będzie super, ale najpierw trzeba się dobrze przygotować. Autobus tata ma listę rzeczy potrzebnych Busterowi w pierwszym dniu szkoły. Potrzebne są plecak, pojemnik na drugie śniadanie, czytanka, piórnik i linijka. Plecak jest. Pojemnik na drugie śniadanie jest. Pozostałe rzeczy są. Ups. Ostatni, ale równie ważny przedmiot. Ząb rekina zdobyty podczas wakacji. Buster opowie o nim przyjaciołom. Wow! Jutro pierwszy dzień szkoły, więc Buster musi się dobrze wyspać. Dobranoc, Busterze. Dzwoni budzik. Czas wstawać. O nie, Buster znowu zasnął. O rety, Buster nie chce spóźnić się do szkoły. Szybko! Wszystko jest przygotowane. Co jest Busterowi potrzebne? Plecak? Jest. Pojemnik na drugie śniadanie? Jest. Piórnik i czytanka. Są. Ale czegoś tu brakuje. Linijka. Aha, jest tutaj. Pora ruszyć w drogę do szkoły. Chwileczkę. Buster zapomniał zęba rekina. Pospiesz się, Busterze. Ząb rekina. Jest! Tata i Buster muszą się pospieszyć, jeśli chcą zdążyć na czas. Dalej, Busterze. Nauczyciel zaczyna się trochę martwić. Pozostali uczniowie są już w szkole, a Buster się spóźnia. O nie!
Uf, udało się. W ostatniej chwili. Co za szalony poranek. Co Buster będzie dzisiaj robił? Może dziadek by się z nim pobawił? Rany, ten tort wygląda przepysznie. Dziadek ma pomysł. Mogą sami go upiec. Dziadek i Buster przyjechali do supermarketu po składniki. Mąka, jaja, mleko i cukier puder. O, Mira też robi zakupy. I traktor Terry. Buster rusza na poszukiwania składników. Dziadek przypomina mu, że w supermarkecie jeździ się powoli. Oto i mąka, ale Mira też jej potrzebuje. Jej lista zakupów jest taka sama jak Bustera. Mira też planuje upiec tort, a teraz oboje chcą wziąć mąkę. Ups! Rozpoczął się wyścig, kto pierwszy znajdzie wszystkie składniki. Tam jest mleko. Buster bierze je jako pierwszy. Ups, przepraszam, nauczycielu. Buster i Mira poruszają się najszybciej, jak potrafią, ale przy dziadku i Terrym muszą zwolnić. Tak, powoli. Wyścig wznowiony. Dalej, Busterze. Tu są jajka. Plask. Orety. A tam jest cukier puder. Zostało tylko jedno opakowanie. Kto je zdobędzie? O nie, Mira wpadła w poślizg. Uważaj! Aha, Buster chce oddać Mirze ostatnie opakowanie cukru pudru. Ale Mira woli, żeby to Buster je wziął. Buster ma pomysł. O! Przyjaciele podzielili się składnikami i wspólnymi siłami upiekli jeden duży tort. Pychotka! Świetna praca zespołowa. Buster i dziadek wybrali się na zakupy do supermarketu. Oto ich lista zakupów. Marchewki, kukurydza i nowa piłka do gry w nogę. Buster nie może się jej doczekać. Ale dziadek przypomina mu, że najpierw muszą znaleźć pozostałe rzeczy z listy. Zacznijmy od marchewek. Buster wyrywa się do przodu. Ale czy powinien tak postępować? Dziadek porusza się bardzo wolno. Buster przynosi banany, a nie marchewkę. Tak się spieszył, że zrobił się nieuważny. Marchewki są tutaj. Dobra robota, Busterze. Teraz kolej na kukurydzę. Buster ją znalazł. Ups, uważaj, Busterze. Możesz zrzucić te puszki. Uff, dziadek uratował sytuację. Następna na liście jest... Hurra! Piłka! Buster rusza do przodu na poszukiwania piłki. Ale chwileczkę. Dziadek został w tyle. I Buster nie może go teraz znaleźć. O nie! Buster i dziadek się nie widzą. Buster szuka i szuka, ale jego wysiłki na nic się nie zdają. Biedny Buster się zgubił i zaczyna się martwić. Zobacz, to Ash i jego mama. Buster ich zna. Całe szczęście, że Buster na nich trafił. Pomogą mu wrócić do dziadka.
Nareszcie. Buster cały i zdrowy wrócił do dziadka. Buster wie, że nie powinien zostawiać dziadka tak daleko z tyłu. Jest mu przykro, ale dziadek się nie gniewa. Oto nowa piłka do gry w nogę. Hurra! Buster, Scout, Bandit i Ash urządzili wyścig. Buster i Bandit jadą zderzak w zderzak. Za to Scout jest daleko na przodzie. Świst! Scout wygrała wyścig. Świetnie się spisałaś, Scout. Ona jest naprawdę szybka. Co to za hałas? Czy to grzmot? Nadciąga burza. Przyjaciele powinni się schować, w przeciwnym razie zmokną. Rany, aż cały się ubrudził, ślizgając się w tej błotnistej kałuży. Chwileczkę, Buster właśnie wpadł na jakiś pomysł. Szus! Ślizganie się w błotnistych kałużach to niezła zabawa. Przyjaciele mogą urządzić konkurs. Kto ślizgając się dojedzie najdalej? Co za wspaniały pomysł. Bandit ślizga się jako pierwszy. Szus! Dojechał do tego miejsca. Scout uważa, że będzie w stanie pobić jego wynik. Brum! Prety! Scout zatrzymała się dalej niż Bandit. Przyszła kolejna Asha. Ash jest taki mały i wiruje w płocie. Chyba zakręciło mu się w głowie, ale dojechał najdalej ze wszystkich. Ostatni na starcie jest Buster. Świst! O-o, Buster wpadł w niekontrolowany poślizg. Ojej! Ups! Buster ochlapał mamę błotem. Wygląda na to, że nasze małe pojazdy powinny już wracać do domu. Szybko dojeżdżają do domu Bustera. Ale czekajcie! Tacy brudni nie możecie wjechać do środka. Mama zmyje z was całe to błoto za pomocą węża z wodą. Chlup, chlap! I po wszystkim, cała czwórka jest znowu czyściutka. Mimo wszystko, konkurs na błotnistej ślizgawce to była świetna zabawa. Dzisiaj w parku jest całkiem wietrznie. Buster i autobus tata chcą tu miło spędzić czas. Autobus tata ma dla Bustera niespodziankę. Co to może być? Och, zobaczcie! To latawiec. Buster jest gotowy, by nim sterować. Autobus tata puszcza latawiec w powietrze. Wow! Lata tak wysoko! Świetna robota, Busterze! Zobaczcie! To Monty! Balon na ogrzane powietrze! O nie! Silny powiew wiatru zdmuchnął latawiec, który utknął w Montym. Ale Monty tego nie zauważył. Nie przejmuj się, Busterze. Tata wie, co zrobić. Ups! Autobusie tato, uważaj! Rany! Świetne uderzenie z główki! Dalej, Busterze! Bandit i Ash są zaskoczeni. Dokąd oni jadą? Buster chce zwrócić na siebie uwagę Montiego i nie patrzy przed siebie. Uważaj! Ojej! Buster wjechał w sam środek błotnistej kałuży i nieźle w niej utknął. Tato wyciąga go z pułapki. Wspólnym wysiłkiem wszystko się udaje. O-o! Na drogę zawaliło się drzewo. Ale to ich nie powstrzyma. Autobus tata przelatuje nad drzewem. A Buster ślizga się pod nim. Wow, świetnie. Szybko, nadlatuje Monty. Autobus tata ma chyba jakiś pomysł. Buster i tata wjechali w ogromne pole błota i chlapią nim na prawo i lewo. Co oni robią? Narysowali w błocie kształt latawca i Monty wreszcie zauważył, co się o niego zaczepiło. Ups! Latawiec wraca do Bustera. Dziękujemy ci, Monty! Buster może znów puszczać swój latawiec. Trzymaj mocno, Busterze! Uff, mało brakowało. W domu Bustera rozpoczął się nowy dzień. O, zobaczcie! Autobus mama pomaga kotkowi z obolałą łapką. Już! Łapka została zabandażowana. Scout zajechała po Bustera. Pojadą razem do szkoły. Przyjaciele bawią się na placu zabaw. O nie, Scout skaleczyła się w oponę. Buster ma pomysł. Co Buster zamierza zrobić? Zabandażował oponę Scout papierem toaletowym. Załatwione! Świetna robota, Busterze.
Ash chyba chce, żeby Buster jemu też coś zabandażował. A Scout prosi, żeby Buster zabandażował też jej drugą oponę. Ale Busterowi skończył się papier. Bandit ma szalony pomysł. Przyjaciele wzięli cały papier toaletowy. Oplatają papierem różne rzeczy dookoła. Zrobił się niezły bałagan. Chyba ich trochę poniosło. Ojej, cały plac zabaw jest pokryty papierem toaletowym. Nauczycielowi wcale się to nie podoba. Autobus mama przyjechała odebrać Bustera ze szkoły. Mama nie wie, dlaczego nauczyciel się zdenerwował. Buster tłumaczy mamie, że chciał pomóc Scout tak, jak mama pomogła kotkowi. Mama zabandażuje oponę Scout we właściwy sposób. Pora zrobić to prawidłowo. Lekcje dobiegają końca. Pora, żeby Scout oddała klasowy kwiatek, który miała pod opieką. Kto teraz weźmie kwiatka do domu i będzie się nim opiekował? Hurra! To kolej Bustera! Buster jedzie naprawdę powoli. Nie chce, żeby po drodze kwiatkowi coś się stało. Pora pożegnać się ze Scout i Ashem. Rety, uważaj, Busterze! Mało brakowało! Buster jest tak zadowolony, że to on teraz opiekuje się kwiatkiem, że postanowił go narysować. Jedzą nawet razem kolację. Nie wydaje mi się, żeby kwiatek lubił marchewki, Busterze. Kwiatki lubią wodę, bo mogą wtedy zdrowo rosnąć. Przyszedł czas na sen. Dobranoc, kwiatku. Następnego ranka Buster z radością szykuje się do szkoły. Uważaj, Busterze, chyba nie chciałbyś strącić kwiatka. O nie, doniczka z kwiatkiem się rozbiła. Co robi Buster? Chowa rozbitą doniczkę, żeby uniknąć kłopotów. Buster udaje, że jest chory. Ale nie ma podwyższonej temperatury. Och, mama już wszystko rozumie. Buster nie chce iść do szkoły z rozbitą doniczką. Myśli, że zawiódł swoich przyjaciół. Ale mama dobrze wie, co robić. Po prostu trzeba przesadzić kwiatka do nowej doniczki. Wygląda nawet ładniej niż przedtem. I już po kłopocie. W szkole Buster zwraca kwiatek. Wszyscy są zachwyceni nową, piękną doniczką. Świetna robota, Busterze. Teraz to Ash zaopiekuje się kwiatkiem. Hurra! Buster uwielbia zabawę ze swoją najlepszą przyjaciółką Scout. W co przyjaciele mogą się dzisiaj pobawić? Rany! Dziadek ma zdalnie sterowany samochodzik. Buster będzie nim sterował jako pierwszy. Brum, brum, samochodzik jeździ wspaniale. Scout też chce spróbować. Ale Buster nie chce przerywać swojej zabawy. O, Scout uważa, że to niesprawiedliwe. Jej też należy się kolej. O rety, Scout i Buster kłócą się o pilota. Oboje chcą sterować samochodzikiem. O nie, samochodzik się rozbił i jest zepsuty. Teraz nikt nie może się nim bawić. Buster i Scout gniewają się na siebie. Już się ze sobą nie bawią. To takie smutne, kiedy przyjaciele się kłócą. Ale czekajcie. Myślę, że dziadek ma jakiś pomysł. Dziadek daje pilota Scout,
a samochodzik wręcza Busterowi. Przyjaciele muszą wspólnie go naprawić. Super, pogodzili się. Przyjaciele zawsze sobie wybaczają. Właśnie tak. Teraz oboje mogą sterować samochodzikiem. Przyszła pora, by Buster wyruszył do szkoły. Busterze, nie zapomnij drugiego śniadania. Oto skaut. Przyjaciele nie chcą się spóźnić do szkoły. Ale kto to jest? Mały wóz strażacki? Buster macha przyjaźnie. Zanim zaczną się lekcje, nauczyciel ma dla wszystkich niespodziankę. Oto Ash, nowy uczeń. Ash dołączy do ich klasy. Ash jedzie w kierunku Bustera, który pomachał mu na przywitanie. Ash jest szczęśliwy, że udało mu się szybko z kimś zaprzyjaźnić. Nauczyciel będzie dzisiaj uczył parkowania. Pokazuje swoim uczniom, jak powinno się prawidłowo parkować. Przyszła kolej na uczniów. Scout parkuje prawidłowo. A Buster... O rety! Ash trzyma się zbyt blisko nowego przyjaciela. I wszędzie za nim jeździ. Nie rozumie, że Buster chce poćwiczyć parkowanie. O nie! Wydaje mi się, że Buster się trochę zdenerwował. Buster chciał mieć trochę swobody, ale Ash tego nie zrozumiał. Podczas przerwy Buster i Scout grają w piłkę. Ojej, biedny Ash nie ma się z kim bawić. Buster i Scout mają pomysł. Ash może pograć z nimi. W końcu są przyjaciółmi. Teraz wszyscy grają razem. Rany, niezły strzał, Ash. Zawieranie nowych przyjaźni jest fajne. Jest piękny, słoneczny dzień i Buster chce się pobawić na zewnątrz. Jest jednak pewien problem. Zabawki Bustera leżą porozrzucane na podłodze. Buster dobrze wie, że powinien je pozbierać, ale naprawdę chciałby już pójść i się pobawić. Ojej, Buster sprząta porozrzucane zabawki bardzo szybko. Robi to zbyt szybko i niezbyt dobrze. O rany, w pośpiechu przewrócił tę szklankę. Buster nie zmył też dobrze podłogi i wszędzie jest pełno wody. Nie minęło wiele czasu i Buster już bawi się na zewnątrz. Co to było? Mama poślizgnęła się na mokrej podłodze. Ojej, pokój też wcale nie wygląda na wysprzątany. Buster żałuje, że nie przyłożył się do swoich obowiązków. Ale wszystko można jeszcze naprawić. Buster musi po prostu porządnie posprzątać. Tym razem zrobi to jak należy. Mama i Buster mogą wspólnie się tym zająć. Sprzątanie też może być zabawą. Obowiązki domowe są dużo przyjemniejsze, jeśli potraktuje się je jako zabawę. A wspólnymi siłami wszystko idzie znacznie szybciej. Zobaczcie, Buster ściera nawet wylany wcześniej napój. Wspaniale! W pokoju wreszcie zapanował ład i porządek. Teraz Buster i mama mogą wyjść na zewnątrz i pograć w piłkę. Hurra! Pewnego wieczora Bandit, kuzyn Bustera, składa mu wizytę z noclegiem. Ale będzie fajnie! Najpierw pora na przekąskę. Mama wyjmuje z szafki ciasteczka. Buster i Bandit uwielbiają ciasteczka. Częstujcie się. Dla każdego po jednym. Pychota! Teraz mama odkłada ciasteczka z powrotem do szafki. Ale Bandit wie, gdzie można je znaleźć.
Bandit i Buster miło spędzają wieczór na grach i zabawach, ale już czas położyć się spać. Oboje nie chcą się jeszcze kłaść, ale mama jest nieugięta. Myślę, że Bandit ma jakiś pomysł. Wszyscy twardo śpią. Ale co się dzieje? Bandit wstaje z łóżka. Buster też się obudził. Skradają się do kuchni. Och, Bandit ma zamiar podkraść ciasteczka. To bardzo niegrzeczne. Ups, mama ich usłyszała. Zostali przyłapani. Mama bardzo się na nich zawiodła. Buster i Bandit nie powinni podkradać ciasteczek. Ale oboje bardzo tego żałują. A teraz posłusznie wracają do łóżek. Następnego ranka mama przygotowała pyszne i zdrowe śniadanie. Wygląda bardzo apetycznie i Buster oraz Bandit nie myślą już o ciasteczkach. Odwiedził Bustera i będą się razem bawić. Przyjaciele postanowili zagrać w jakąś grę planszową. Wybór padł na węże i drabiny. To świetna gra. Aż rzuca jako pierwszy. 5 i 2, czyli 7. Więc aż przesuwa pionek o 7 miejsc. Teraz kolejna Bustera. 8. Pionek Bustera wędruje 8 oczek do przodu. Teraz znów rzuca aż. O, wow! To był dobry rzut. Aż wspina się po drabinie. Teraz Buster. 5. O nie, pionek Bustera zjeżdża w dół po wężu. Gra Bustera nie idzie zbyt dobrze. Ups, Buster przewrócił swój pionek. A kto to? To dziadek przywiózł mnóstwo innych zabawek, ale wszystkie je upuścił. Aż pospieszył mu z pomocą i nikt nie zwraca uwagi na Bustera. O nie, Buster przesunął swój pionek do przodu. Przecież on oszukuje. O nie, teraz przesunął swój pionek na metę, tak jakby wygrał całą grę. Kiedy aż wraca, gra jest już zakończona. Buster wygrał. Aż nie rozumie, jak to się stało, ale cieszy się z wygranej swojego przyjaciela. I jakie to dziwne. Buster powinien się cieszyć, ale on wcale nie jest zadowolony. Nie cieszy się ani trochę. Buster oszukiwał. Nie wygrał uczciwie i dlatego teraz jest mu przykro. Dziadek tłumaczy Busterowi, że w zabawie nie chodzi tylko o wygrywanie, ale o miłe spędzanie czasu z przyjaciółmi. Teraz kolejna Asza. Aż rzuca kostkami. O rany, prawie trafił na węża. Buster zjeżdża w dół po wężu i... koniec. Aż uczciwie wygrał tę rozgrywkę. Buster cieszy się z wygranej swojego przyjaciela. Wspólna zabawa jest najlepsza.